Jak co roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz spółki Bondspot i GPW Benchmark uhonorowały prestiżowymi statuetkami najbardziej aktywnych uczestników polskiego rynku kapitałowego w minionym 2022 roku. Na sali notowań GPW odbyło się tradycyjne podsumowanie roku giełdowego. Zastanawiam się, jak będziemy na niego patrzeć z perspektywy 5-10 lat, jak go będą opisywać historycy. Dla polskiego czy światowego rynku kapitałowego zaczął się bardzo dobrze. Od takiego uspokojenia nastrojów, pandemia opanowana, możemy długoterminowo planować, zwyżki kursów akcji, a właściwie na całym świecie. No i potem zupełna zmiana sytuacji. 24 luty 2022 roku, inwazja rosyjska na Ukrainę, jednocześnie groźba wobec krajów europejskich, odcięcia energii, co skutkuje wzrostami cen surowców, blokada eksportu żywności z Ukrainy, wzrost cen produktów rolnych, rozpędza się inflacja, banki centralne reagują podwyżką stóp procentowych, spadają ceny akcji, spadają ceny obligacji i tak mniej więcej wygląda ten rynek do września, października zeszłego roku. Potem następuje pewne ocieplenie nastrojów, czyli sytuacja zmienia się z bardzo, bardzo złej na złą, czyli względnie następuje poprawa i ku zaskoczeniu końcówka roku w Polsce dla rynku akcji wypada całkiem nieźle. Zmiany kursów od początku roku są mniej ujemne niż dla wielu rozwiniętych rynkach, w tym brytyjskim i amerykańskim, mimo że jesteśmy tym krajem przyfrontowym, który też jest takim pierwszoplanowym graczem, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Polski rynek kapitałowy okazał się bardzo odporny na nie tylko na ataki rosyjskich hakerów, ale również na te perturbacje rynkowe. Było parę momentów, gdzie testowaliśmy wydajność naszych systemów w związku z olbrzymią zmiennością. Natomiast wszystko przebiegło bez jakichkolwiek awarii. Do tego ta zmienność spowodowała niezwykły rozwój instrumentów pochodnych. Właściwie podwoiły się wolumeny na tych instrumentach. Co dobrze wróży na przyszłość, pokazuje, że ta zróżnicowana oferta produktowa, jaką ma Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sprzyja stabilizacji naszych wyników finansowych. Dla grupy kapitałowej KDPW był to rok dostosowywania naszej oferty do potrzeb klientów, dostosowywania do regulacji. Zakończyliśmy pracę nad wdrożeniem zmian w dyscyplinie rozrachunku zgodne z CSDR-em, rozwijaliśmy repozytorium transakcji, rozpoczęliśmy rozliczanie transakcji repo na TBSP prowadzonym przez Bondspot. Prowadziliśmy też prace związane z nowym systemem dla rynku OTC, derywatów OTC. Wdrożyliśmy ten system w grudniu. Rozpoczęliśmy pracę nad możliwością rozliczania transakcji opartych na WIRON. Jeśli chodzi o wojnę, a napaść Rosji na Ukrainę, podjęliśmy dosyć szybko dyskusję z depozytem ukraińskim. Dzięki temu w grudniu podpisaliśmy umowę na połączenie operacyjne z Centralnym Depozytem Ukrainy. Prowadzimy w tej chwili rozmowy i prace związane z połączeniem operacyjnym z Bankiem Centralnym Ukrainy. W związku z tym mam nadzieję, w momencie, gdy wojna się skończy, pozwoli to na finansowanie przez obligacje komunalne, korporacyjne i skarbowe przez Bank Centralny Ukrainy jej odbudowy. Laureatami nagród przyznanych przez GPW zostały Creotech Instruments SA, PGE Polska Grupa Energetyczna, Dom Maklerski Navigator, Raiffeisen Bank International, ING Bank Śląski, Hypromine SA, Dom Maklerski BDM, Trigon Dom Maklerski, Biuro Maklerskie mBanku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Erste Securities Polska, Noble Securities oraz ProService Finteco. Dwie nagrody, w tym tą najbardziej prestiżową, brokera roku 2022, otrzymał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Dzisiejsza nagroda bardzo nas cieszy. Był trudny rok, turbulentny, bardzo zmienny. Były wydarzenia nieprzewidywalne, ale jednak wpływające bardzo na rynek giełdowy. Udało nam się zachować bardzo wysoki udział w obrotach.
Była to ciężka praca wszystkich pracowników Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Przeszliśmy wiele w ostatnich latach, kryzysy, pandemie, ale jesteśmy chyba jedynym krajowym brokerem, który stawia czoło i podejmuje rękawice tych globalnych brokerów zdalnych. Dzięki naszemu zespołowi dywersyfikacji jesteśmy silni w wielu branżach, w wielu segmentach rynku i to nam bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Także te dzisiejsze dwie nagrody, które otrzymaliśmy i za obroty, i ogólnie za brokera roku, po raz szósty z rzędu notabene, jakby motywują nas do dalszej pracy i mamy nadzieję, że ten rok będzie łatwiejszy, troszeczkę bardziej zielony, więcej nadziei, więcej wzrostów, ale jednak z takim zespołem i w takim biurze jestem spokojny, że dalej utrzymamy naszą pozycję lidera i dalej nasze obroty i udział będzie na giełdzie rósł, a cały rynek będzie wyglądał mocniej, lepiej i wszystkim naszym uczestnikom będzie przyjemnie się pracowało w tym roku. Nagrodę za największą liczbę wprowadzeń na główny rynek GPW odebrał Dom Maklerski Navigator. Dzisiaj też zostały uhonorowani zostali dwaj nasi klienci, firma Creotech i firma Hypermine, którym również doradzaliśmy, dla których pozyskiwaliśmy kapitał. To nas bardzo cieszy, bo to jest taki podwójny sukces, mimo iż nie zostaliśmy wyróżnieni, bo to były nagrody tych spółek, to bardzo się cieszymy, że zostały one tutaj uhonorowane przez Giełdę Papierów Wartościowych. W zeszłym roku, który, tak jak mówiłem, był trudny, udało nam się bardzo sprawnie przeprowadzić ofertę akcji Creotechu i wprowadzić tą spółkę na rynek regulowany. Później przeprowadziliśmy dwie oferty akcji firmy BioCeltics, wcześniej wprowadzając spółkę BioCeltics na rynek regulowany. I na koniec roku przeprowadziliśmy kolejną ofertę akcji dla firmy Pure Biologics. Zrobiliśmy dużo, natomiast to też pokazuje, że rynek był bardzo, bardzo wymagający dla emitentów, zarówno dla emitentów, jak i dla inwestorów. Swoje nagrody wręczyła również spółka Bondspot SA. Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Oczekujemy powrotu rynku, niskich stóp procentowych, niskiej inflacji, powrotu inwestorów zagranicznych na nasz polski rynek tutaj w Warszawie. Pomoże nam w tym i Ministerstwo Finansów poprzez zmianę przepisów podatkowych. Pomogą nam przede wszystkim klienci, którzy będą wzrastać z nami i obsługiwać więcej transakcji. Pomogą nam projekty, które będziemy wspólnie realizowali z Giełdą Papierów Wartościowych, dając nam możliwość rozwoju i tworzenia nowych produktów. I to jest te pozytywne nasze myślenie i patrzenie w przyszłość. Laureatami nagród przyznanych przez Bondspot były JP Morgan SE oraz ING Bank Śląski. Jest to kolejna nagroda, która podkreśla naszą niezmienną od lat aktywność na rynku transakcji warunkowych, czyli repo, buy, sell, back na rynku Bondspot. Widzimy duże zalety i duży potencjał tego rynku. W szczególności chcielibyśmy podkreślić tutaj nasze zadowolenie z realizacji jednego z postulatów strategii rozwoju rynku kapitałowego w postaci ulgi podatkowej dla transakcji repo. Mamy nadzieję, że to pozwoli na wydłużenie tenorów tych transakcji, na podwyższenie wolumenów. Laureatami nagród od GPW Benchmark zostały Esalliance, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz PKO TFI SA. Miniony rok dla GPW Benchmark, a także dla całego rynku finansowego stał pod znakiem rozpoczęcia procesu tranzycji, jeśli chodzi o wskaźniki referencyjne, tranzycji z wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON. Powstała Narodowa Grupa Robocza. Komitet sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru wskaźnika WIRON jako wskaźnika alternatywnego do WIBOR-u, co przyspieszyło proces zmian technologicznych po stronie GPW Benchmark celem dostosowania systemu do publikacji wskaźnika WIRON. Ten wskaźnik razem z dokumentacją, czyli w takiej wersji gotowej do stosowania, uruchomiliśmy 1 grudnia 2022 roku. I dzisiaj właśnie przyznaliśmy nagrodę Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Esalliance, który jako pierwszy podmiot zastosował wskaźnik WIRON
w funduszu inwestycyjnym do obliczania opłat za wyniki funduszu, a dokładnie wskaźniki, indeksy składane, tak? Bo jeśli chodzi o WIRON, mamy do czynienia z indeksem jednodniowym WIRON oraz z terminowymi wskaźnikami, indeksami składanymi na 1, 3, 6 miesięcy i z indeksem jednopodstawowym. Natomiast przyznaliśmy również nagrodę PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za wykorzystanie indeksów WIG w ofercie aktywnie zarządzanych funduszy. Z roku na rok widzimy, że rośnie liczba podmiotów zainteresowanych indeksami giełdowymi. Również w ubiegłym roku uruchomiliśmy indeks obligacji skarbowych na krótsze terminy, oprócz indeksu TBSP, a niedługo będziemy uruchamiać indeks dla obligacji zmiennokuponowych. Zapis gali podsumowania roku giełdowego 2022 możecie Państwo znaleźć na naszym giełdowym kanale YouTube. Link do relacji znajduje się w opisie tego wideokomentarza. Tam także zamieszczamy pełną listę laureatów tegorocznych nagród.